Zakończona została naprawa kotła bloku energetycznego w jawożnie. Jak zapewnia grupa Tauron, która zarządza elektrownią, do końca tygodnia obiekt ma być zsynchronizowany z siecią. Elektrownia Jaworzno w 2020 roku uruchomiła blok węglowy o mocy 910 MW. To najnowocześniejszy obiekt w polskiej energetyce. 6 sierpnia jego praca została wstrzymana. Powodem, zdaniem firmy Rafago, która realizowała inwestycje, była awaria spowodowana niskiej jakości spalanym węglem. Zaprzecza temu zarząd Tauronu, który przekonywał, że węgiel spalany w elektrowni ma dobre parametry. Blok energetyczny lada chwila znów ma zostać uruchomiony, to jednak nie firma Rafako naprawiła usterkę. Naprawa leja kotła została dokończona przez wykonawcę zastępczego. Urząd Dozoru Technicznego potwierdził, że prace zostały wykonane zgodnie z zatwierdzoną technologią i w odpowiednim zakresie. Jak zaznaczyła rzecznik zawiadującej blokiem spółki, decyzja o wyborze tzw. wykonawstwa zastępczego miała jeden cel jak najszybsze uruchomienie obiektu. Zapewniła, że jest to działanie, które mieści się w zapisach kontraktowych. Tymczasem jak podano w mediach społecznościowych Urzędu Regulacji Energetyki prezes URE wezwał spółkę nowej Jawożną Grupa Tauron do wyjaśnienia przyczyn oraz skutków wyłączenia bloku.